Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj gościem jest pan dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Proszę bardzo. I występuje w zupełnie nowej roli, nie jako amerykanista, chociaż badania prowadził w Waszyngtonie nad sprawą, o której będziemy mówili. To jest sprawa odszkodowań od Niemiec, należnych nam odszkodowań od Niemiec, których się jeszcze nie doczekaliśmy. A towarzyszy mu pan magister inżynier Józef Menes, który był sekretarzem zespołu doradców prezydenta Warszawy, profesora Lecha Kaczyńskiego. I ten zespół badał straty wojenne Warszawy. Jeszcze kogoś słyszę? Przepraszam. O. Straty wojenne Warszawy w latach 1939-1945 i napisał taki raport. I ten raport pozwolę sobie puścić w obieg, ale bardzo proszę z pietyzmem, prawda? O, ma masę zdjęć, masę dokumentów. Proszę go sobie przeglądać z pietyzmem. Proszę Państwa, i ten zespół pracował w latach, tak jak tutaj napisałem, 2004-2005. Wiosną 2005 roku wydał ten raport. I potem oczywiście misja się skończyła tego zespołu, natomiast poszukiwali również takiego dokumentu z 1969 roku, w którym rzekomo władze PRL miały się zrzec odszkodowań. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wypowiedział się w tej sprawie, widział ten dokument i stwierdził, że ten dokument zawiera coś wręcz odwrotnego, że właśnie polskie władze, te PRL-owskie nawet nie wnoszą w ogóle o żadne, znaczy nie zrzekają się żadnych praw do odszkodowań. I ten dokument gdzieś jest w ONZ-cie, trafił na jego trop pan dr Kostrzewa-Zorbas, potem odniósł się do tego w 2014 roku nasz pan prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie telewizyjnej z panią Gujską Hejkę i wreszcie może poznamy tajemnicę tego dokumentu. Tego dokumentu, czy zrzekliśmy się, czy nie zrzekliśmy się praw do odszkodowań. A jeśli się nie zrzekliśmy, to jak te prawa wyegzekwować? Tutaj mamy całą historię choroby, tutaj opisałem na tej tablicy. Kto z Państwa wie, co znaczy Germane redde quod debes? Ja tu tak, proszę? Tak, Niemcy oddaj coś winien, oczywiście. Proszę Państwa, żeby jeszcze taki wątek etyczny wprowadzić, czy nawet moralny, to jeżeli ktoś się spowiada, a coś ukradł, to jest zasada restytucji. Najpierw synu idź i oddaj, a potem jeszcze raz przyjdź do spowiedzi, tak? Także proszę Państwa, mają oddać. Jest wśród nas również pani Iza Galicka i może od niej chciałbym zacząć dosłownie dwie minuty. Powiem nam dwa słowa o naszych stratach w sztuce, w dziełach sztuki. Proszę bardzo. Mam zaczynać? Mam tremę wobec tego wielką. Już przed wojną Niemcy zaczęli taką bardzo przemyślaną i zorganizowaną akcję, która polegała na tym, że wybitni skądinąd historycy sztuki, mianowicie dyrektor galerii w Dreźnie, dr Hans Posse i Dagobert Frey, profesor we Wrocławiu z kolei, objeżdżali Polskę pod pretekstem, że chcą złożyć, prowadzą badania naukowe z profesorem Lorencem, z polskimi historykami sztuki się zaprzyjaźniając, którzy ich wozili, a oni oczkiem bystrym wypatrywali, co będą chcieli zrabować. Tak to było. No i rzeczywiście... A do daty, czy wiadomo, kiedy to się zaczęło? Przed wojną, już bo, a w 1936 roku, w 1938 roku, w 1939 roku, parę było tych. Zwłaszcza Dagobert Frey, który potem podobno osobiście w czasie wojny już odkręcił romańską kołatkę z drzwi opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku. Jedną z najwartościowszych obiektów zabytkowych romańskich w Polsce. Jaką mamy i która nigdy nie wróciła do Polski. No więc od razu z początkiem wojny rozpoczęła się akcja rabunkowa. I to rzeczywiście przekroczyło wszelkie wyobrażenia.
ilość obiektów, które kradziono, ocenia się na 30 miliardów dolarów. Tamtych czy obecnych? Szacunek w 2002 roku był przeprowadzany przez, tak, przez pana Pruszyńskiego, który interesował się tą sprawą. W każdym bądź razie było tak, że oczywiście Warszawa, Kraków były najbardziej padły ofiarą, a za wszystkim stali najwięksi prominenci III Rzeszy: Hitler, Göring, Frank. Hitler i wszyscy trzej byli gorliwymi kolekcjonerami i w ten sposób również rabowali dzieła pod kątem ich wartości, wartości rynkowej. Na przykład było tak, że jak wiadomo, Hitler walczył ze sztuką tak zwaną zdegenerowaną, to znaczy z przedstawicielami ekspresjonizmu niemieckimi, tak, takie obrazy jak Otto Dixa czy Liebermana, Maxa, największych ekspresjonistów, były palone, po prostu usuwane z muzeów i tak dalej już przed wojną. Natomiast bardzo chętnie za grosze albo potem rabowano wręcz, ponieważ miały one wysoką cenę na rynku międzynarodowym, również w Stanach Zjednoczonych. No innymi słowy, rabunek ogromny. Oczywiście powstanie warszawskie było okazją wielką, ale również po powstaniu. No i Kraków sam, który, gdzie Frank swoją kolekcję wzbogacał, a doktor Posse, doktor Hans Posse i jego kuzyn Józef Posse, nazywało się to Ahnenerbe, ta akcja, czyli dziedzictwo przodków, ponieważ uważano, że Słowianie nie są zdolni do tworzenia sztuki, wszystko jest niemieckie. No i tak dalej, i tak dalej. Wzbogaciło to kolekcje prywatne również. Po wojnie znalazło się na terenie Niemiec około 5 milionów obiektów sztuki, z tego 500 000 z terenów Polski. Na przykład były takie akcje jak wywiezienie 3 wagonów pełnych naczyń liturgicznych, ornatów zabytkowych i tak dalej, kościelnych przede wszystkim aparatów, do Hiszpanii Niemcy wysłali, chcąc zwabić ich na sojusznika w wojnie. No, to było skierowane do katolików hiszpańskich. Ale większość pozostawała, czekała na stworzenie, realizację tego projektu wielkiego Hitlera, to znaczy ogromnego, największego na świecie muzeum w Linzu. Linz był szczególnie bliski sercu Adolfa, ponieważ spędził tam dzieciństwo. Urodził się wprawdzie nie w Linzu, tylko w Braunau, o 100 kilometrów odległym, ale w Linzu spędził od 9 roku życia dzieciństwo i bardzo kochał to miasto austriackie, jak wiadomo, był Austriakiem. No i w Linzu zaprojektował całe to, miało być miasto poświęcone Hitlerowi, przepraszam, się rozgaduję, ale już kończę, z wielką wieżą najwyższą na świecie, chyba poświęconą pamięci jego rodziców. No i też największe na świecie muzeum, dla którego zbierano Posse. Tam dużo nazwisk można by wyliczać, mogłabym mówić 2 godziny na ten temat, ale już nie chcę Państwa dłużej męczyć, więc tylko chcę króciutko powiedzieć, że po wojnie od razu powstał do taki oddział do stwierdzenia strat wojennych. No i od 1992 roku w muzeum, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest specjalny wydział do odzyskiwania dzieł utraconych i tak samo Muzeum Utracone, które się powiększa, ale niestety zwrot jest kilka rocznie, to jest dobrze, jeżeli nam zwrócą. Zwrócono nam pomarańczarkę w ten sposób, czy głowy murzynki w ostatnich czasach. Natomiast no, na szczęście z tych trzech największych ukradzionych dzieł, to znaczy Rembrandta, Leonarda da Vinci i Rafaela, 2 wróciły od razu po wojnie dzięki akcji profesora Estreichera, niezwykłej zupełnie. No to jest temat rzeka. W każdym razie również finansowo, jak mówię, wartość 30 miliardów to jest nie byle co. Dziękuję bardzo. Thank you.
Dziękuję serdecznie. Oczywiście myślałem o ekstazie świętego Franciszka. Proszę Państwa, oddaję głos panu magistrowi inżynierowi Józefowi Menesowi, który opowie nam w 10 minut, jak obiecał, o pracy zespołu i o tym, co potem się z efektami tej pracy stało. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie do Instytutu imienia profesora Lecha Kaczyńskiego i za możliwość prezentacji wyników prac naszego zespołu do spraw strat wojennych Warszawy. Zastrzegam, że to są wyniki z lat 2004-2005, więc minęło już kilkanaście lat. Ale myślę, że sprawy są, jak wiemy, ciągle aktualne. Ten album, który Państwo otrzymaliście i być może oglądacie, muszę wyraźnie rozróżnić. To jest jeden album, który był poświęcony stratom materialnym Warszawy. Oczywiście te prace, obie, które tutaj będę omawiał, były wykonane w czasach, kiedy prezydentem Warszawy był pan świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. I to jest album często mylony z drugą częścią raportu, bo to jest album, który przedstawia fotografię strat materialnych Warszawy. W różnych dziedzinach brało udział w opracowaniu tego około 30 autorów. Przewodniczącym zespołu był pan profesor Wojciech Fałkowski. Ja robiłem przeglądowy rozdział dotyczący historii prac nad badaniami strat wojennych Warszawy i Polski w ogóle. W związku z tym robiłem kwerendę w różnych archiwach, nie tylko w archiwum Aknowych, ale również archiwum MSZ-u, archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo w pewnym momencie nasunęły mi się wątpliwości, czy to zrzeczenie, o którym się mówi powszechnie, że nastąpiło ze strony Polski w 1953 roku, rzeczywiście miało miejsce. Że tak się mówi, to nawet przyniosłem taką książkę Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, gdzie tutaj w rozdziale poświęconym jednostronnym aktom państwowym jest właśnie podany przykład, zacytuję, przykładem zrzeczenia się jest rezygnacja przez Polskę ze spłaty przypadającej jej części niemieckich reparacji po II wojnie światowej w sierpniu 1953 roku. Druga uwaga istotna. Deklaracja polska potwierdzała wcześniejsze porozumienie w tej sprawie między Związkiem Radzieckim i NRD z 22 sierpnia 1953 roku. Stąd jej autonomiczny charakter może wzbudzać pewne wątpliwości, co jest istotne z punktu widzenia ważności tego aktu. Ale tak powszechne panowało przekonanie, że Polska się zrzekła, że nawet w podręcznikach akademickich podawano to jako przykład zrzeczenia się. No proszę, ja całego podręcznika nie przeczytałem. W efekcie znalezionych przeze mnie dokumentów, było ich około 90, rozpoczęliśmy wspólnie z panią Marią Czyżowicz-Malinowską analizę tych dokumentów i ona dokonała przede wszystkim analizy od strony prawnej. I to jest druga część raportu, nie można tego mylić. Tamta część została wydana w formie albumowej. Ta niestety pozostała tylko w formie takiej broszurki, którą przekażę na własność Instytutowi. To jest zbiór dokumentów, 700 stron, które były przez nas analizowane, około 90 dokumentów. Nie wszystkie bezpośrednio dotyczą strat, ale w większości. A tu jest analiza tychże dokumentów, wykonana przede wszystkim przez panią Marię z moją pomocą. Tę część raportu, drugą część raportu przedstawiał profesor Lech Kaczyński 9 maja 2005 roku na konferencji prasowej w Muzeum Warszawy. Trzeba podkreślić, że i pisaliśmy to w różnych wystąpieniach, mówiliśmy i tu jest to napisane, ani pani Maria, ani ja nie jesteśmy specjalistami prawa międzynarodowego. W związku z tym nie sililiśmy się tutaj na głębokie analizy od tej strony, chociaż byli profesorowie, na przykład profesor Muszyński, który pisał opinię do tego materiału, ale niewątpliwie to jest pole
do działania dla przyszłości. Pan doktor kontynuuje temat. Trzeba zrobić konferencję, w której wezmą udział eksperci od sprawa międzynarodowego, politycy, dziennikarze, historycy i trzeba ten temat dokończyć, bo nie jest ciągle sprawa zakończona. Traktowaliśmy ten nasz materiał jako bardzo kontrowersyjny, proszę sobie uświadomić, że to był rok 2005, jako materiał dyskusyjny, a przede wszystkim baza dokumentów do analizy. Ważne jest też, żeby właśnie wydać to w formie książkowej. Niestety prawa do rozpowszechniania leżą oczywiście w ratuszu. Nikt z nas nie ma prawa tego wydawać, bo mamy prawa autorskie, ale ratusz ma uprawnienia do rozpowszechniania. Trzeba by odkupić od ratusza te prawa i dopiero można by wtedy tę publikację. No, możliwe, za rok. W opracowaniu podaliśmy kilka przesłanek wskazujących, że zrzeczenie się praw do odszkodowań nie nastąpiło. Dostrzegliśmy ogromne manipulacje wokół numeracji protokołu z Prezydium Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1953 roku. Brak jest podpisów na liście obecności na Prezydium, jak również na Radzie Ministrów w dniu 23 sierpnia 1953 roku. Posiedzenie Rady Ministrów było przeprowadzone w niedzielę, to wszystko tu jest opisane. Było przeprowadzone w niedzielę w godzinach 19-19.30. Komunikat w tej sprawie został opublikowany przez PAP o godzinie 20.30 tego samego dnia. Czyli wszystko było nagrane, wszystko było przygotowane. Nikt nie podpisał tego komunikatu. Zresztą nie ma również, tak jak mówiłem, podpisów na liście obecności posiedzenia Rady Ministrów. Było tam 30 parę osób. Nazwiska te oczywiście są znane. Sam protokół Rady Ministrów, gdzie dochodziło do decyzji rzekomo dotyczącej setek milionów dolarów ówczesnych, jest jednostronicową kartką. Tam nie ma żadnej analizy, nie ma żadnej dyskusji. Po prostu Rada Ministrów zebrała się i uchwaliła, że się zrzekamy. Zgodnie z Konstytucją 52 roku, to są wszystko punkty, które tu są zawarte. To nie są w tej chwili przeze mnie wymyślone rzeczy. Rada Ministrów nie miała kompetencji do tego, żeby wypowiadać umowy międzynarodowe. A taka umowa między Polską a Związkiem Radzieckim normowała sprawy związane z odszkodowaniami między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Związkiem Radzieckim, bo Polska miała otrzymywać odszkodowania poprzez Związek Radziecki plus aktywa z przyłączonych terenów do Polski po wojnie. Brak jest noty dyplomatycznej rządu PRL do rządu NLD i odwrotnie. Są tylko dwa propagandowe listy między premierem Bierutem, ówczesnym był premierem, i premierem NRD. Można przyjąć, że zrzeczenie się praw, jeśli miało miejsce, nastąpiło w drodze przymusu, co pozbawia taki akt mocy prawnej. Na przykład, coś takiego poza realiami, jakie obowiązywały w latach 50., to na przykład w porozumieniu rządów Związku Radzieckiego i NRD, które było zawarte w Moskwie 22 sierpnia 1953 roku, napisano, że rząd radziecki po uzgodnieniu z rządem PRL przerywa pobieranie reparacji z NRD. A przecież posiedzenie Rady Ministrów odbyło się dzień później w Warszawie rzekomo. W związku z tym, na jakiej podstawie już stwierdzono, że to jest rzecz przesądzona przez polski rząd. W latach 60., w latach 70. władze PRL stały na stanowisku, że zrzeczenie się praw nie nastąpiło. Przykłady. 6 maja 1968 roku biuro polityczne na tajnym poufnym posiedzeniu, teraz dopiero było w tamtych latach odtajnione te dokumenty, na posiedzeniu biura politycznego KCPZPR uznało, że sprawa odszkodowań nie jest zakończona.
Oczywiście nie było to publikowane. Premier Cyrankiewicz w maju 1970 roku powołał komisję do zbadania sytuacji prawnej odnośnie odszkodowań. W 1971 roku w tajnej informacji komisji stwierdzono, że sprawa jest aktualna. W dokumencie tym przytoczono treść oświadczenia rządu i tutaj pierwsze nawiązanie do dokumentu, o którym mówiliśmy, tym w ONZ-cie. Przytoczono treść oświadczenia rządu PRL z 27 września 1969 roku, mającego w ONZ-cie rzekomo numer E/CN.4/10/1010. Oczywiście to jest z drugiej ręki dokument, prawda, bo cytowane przez tą komisję, ale dla potrzeb wewnątrzpartyjnych, ścisłej jakiejś grupy 10-20 osób, wątpię, żeby kłamali w tym dokumencie. I oczywiście z treści wynika, że nie ma tam żadnego zrzeczenia się odszkodowań, wprost przeciwnie, stanowi potwierdzenie roszczeń odszkodowawczych. Bardzo zadziwiające jest, że nigdzie nie można tego dokumentu odnaleźć. Pan doktor stwierdził, szukał w ONZ-cie, my też szukaliśmy, zaraz powiem, w jakich instytucjach. Ponieważ Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych w 2004 przygotował opracowanie pod tytułem Problem reparacji odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1944-2004, zostało tam również opisane to oświadczenie rządu z 27 września 1969 roku jako dokument ONZ o tej sygnaturze, którą już podawałem. Urząd Miasta wystąpił w takim razie do Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych o kopię oświadczenia. Tu jest dokument numer 78 w tym zbiorze. PISM poinformował, że nie dysponuje tekstem oświadczenia. Mamy tu odpowiedź również, dokument numer 79 w zbiorze dokumentów. W tej sytuacji zwróciliśmy się do Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie o kopię. Otrzymaliśmy odpowiedź, że w bazach ONZ nie istnieje dokument o tej sygnaturze. W tej sytuacji wystąpiliśmy do stałego przedstawiciela RP przy ONZ-cie w Nowym Jorku. Stały przedstawiciel potwierdził istnienie poszukiwanego tekstu w zbiorze dokumentów, ale nie przysłał jego kopii i odesłał nas do Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ. Dokument numer 82 w tej grubej książce. Z kolei z MSZ-u otrzymaliśmy odpowiedź, że w zbiorze archiwum MSZ-u nie ma kopii oświadczenia rządu PRL z 27 września 1969 roku. I teraz tak, to jest ten moment, później już zespół przestał istnieć. Praktycznie nie można było tych prac kontynuować. W związku z tym ja też odszedłem z pracy. Natomiast jeszcze jako na koniec jaką ciekawostkę mogę Państwu pokazać, a właściwie nie pokazać, tylko zademonstrować. W pewnym momencie po tej analizie dokumentów pomyślałem sobie, że szukanie dokumentów jest istotne i to jest podstawa, ale może spróbować dotrzeć do relacji świadków tego posiedzenia Rady Ministrów. Tam było 30 paru ludzi i rzeczywiście znalazłem jedną osobę, która w 2004 roku jeszcze żyła. Był to Kazimierz Mijal, sekretarz Bieruta. Sekretarz Bieruta. Można powiedzieć, że anegdotycznie jest, że historia taka, że odnalazłem go w domu opieki sióstr zakonnych pod Warszawą. Także jak przystało na dobrego komunistę, najbardziej ortodoksyjnego komunistę w Polsce chyba, na koniec życia oddał się pod opiekę sióstr zakonnych. I tak, ja pojechałem do niego, rozmawiałem z nim kilka godzin, mówiąc szczerze, w jednym celu tylko, żeby mi potwierdził, czy było takie posiedzenie Rady Ministrów, czy też nie. On się chwalił, że on miał wykształcenie ekonomiczne, w związku z tym sprawy ekonomiczne dla Bieruta właśnie on przygotowywał, a przecież była to ogromnej wagi sprawa finansowa, czy się zrzekamy tych odszkodowań, czy nie. Inna rzecz, że traciliśmy tylko na tych odszkodowaniach. I pan Mijal unikał odpowiedzi, on swoje teksty wygłaszał, a ja ciągle wracałem do tego, no ale niech pan powie, czy było to posiedzenie Rady Ministrów. I w końcu on przyznał, że jego nie było. Mówi pan, że niemożliwe jest
Świecie, że nie było takiego zwyczaju, żeby... Ja nigdy nie byłem. Ja nigdy nie byłem. Ale, a dlaczego nie były podpisywane listy obecności na Radę Centrum? No i on już tu uniknął odpowiedzi, nie rozwijał dalej wątku, bo ja go pytałem, dlaczego nie ma podpisów na tym protokole. On uciekł od odpowiedzi, zaczął jakieś swoje wątki osobiste. Także wynika z tego naprawdę, że tego życzenia nie było. Natomiast trzeba jeszcze dalsze badania prowadzić, konferencje zrobić na ten temat jak najbardziej. Dziękuję bardzo za uwagę. Teraz, proszę Państwa, przekazuję mikrofon naszemu gościowi, doktorowi Kostrzewie Zorbasowi. Odmieniamy Kostrzewa. Działa. Bardzo dziękuję Panie Kustoszu. Dziękuję przedmówcom za niezwykle ciekawe wypowiedzi. I pokażę teraz pełny tytuł, to znaczy z podtytułem dzisiejszego wykładu. A śledztwo tygodnika w sieci przyniosło przełomowy rezultat w roku 2014, około 10 lat po zakończeniu prac zespołu, który powołał świętej pamięci Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy. Bardzo się cieszę, że na nowy sposób mogę dzielić publiczne zadania ze świętej pamięci profesorem Kaczyńskim, bo byłem, między innymi dlatego, że byłem jego bliskim współpracownikiem, ale o kilka epok wcześniej, na początku polskiej rewolucji w latach 1990-91, gdy on był ministrem stanu, nieistniejące już stanowisko pod rządami starej konstytucji. Ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego, w tym nadzorował Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a ja byłem dyrektorem departamentów najpierw w MSZ, potem w MON i taką międzyresortową współpracę w bardzo ważnych sprawach, a zwłaszcza polityki polskiej wobec rozpadania się Związku Sowieckiego i Bloku Wschodniego. Taką współpracę miałem wtedy zaszczyt prowadzić z profesorem Lechem Kaczyńskim. Dlaczego teraz, dlaczego dziś zajmujemy się odszkodowaniami od Niemiec dla Polski za II wojnę światową? Ta sprawa z biegiem czasu nie ulega zapomnieniu, lecz przeciwnie, staje się coraz bardziej gorąca. Taki paradoks historii. I ostatnio znalazła się w centrum uwagi w rezultacie faktu, że pan premier Jarosław Kaczyński o tej sprawie powiedział i to obszernie i mocno w przemówieniu programowym na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. To wystąpienie dużo większej rangi niż wcześniejszy wywiad telewizyjny czy inne wypowiedzi. Czas zatem, aby między innymi dokonać aktualizacji wiedzy, zarówno tej, jaką zespół przed ponad 10 laty uzyskał, jak i tej ze śledztwa w sieci, które prowadziłem od 2013 roku z rezultatami w 2014 roku. Dziś dokonam syntezy wiedzy, która została ogłoszona w wielu artykułach tygodnika w sieci oraz portalu w polityce i częściowo aktualizacji, ale wielka aktualizacja będzie później w tym roku. Pracuję teraz nad zaktualizowaniem całego stanu wiedzy. To oczywiście znana fotografia. Użyłem jej jako tła. Na slajdach tytułowych to Stare Miasto w Warszawie, tak dla przypomnienia skali polskich strat, skali zniszczeń, a oprócz zniszczeń były też grabieże. I to zdjęcie stanowi jeden z licznych dowodów faktu, że straty Polski były największymi w historii świata
odkąd istnieją nowoczesne metody dokumentowania i wyceny, odkąd istnieje nauka ekonomii, odkąd istnieją spisy powszechne obejmujące nie tylko ludzi, ale także dobra materialne, odkąd istnieje nauka demografii i odkąd istnieje nowoczesna statystyka. Żaden w proporcji do swojej wielkości, do swoich zasobów demograficznych, materialnych i innych, żaden kraj w historii nigdy nie doznał tak wielkich strat jak Polska w II wojnie światowej. To okładka tygodnika W sieci z pierwszym i najważniejszym artykułem. Ta okładkowa kwota 845 miliardów dolarów amerykańskich to jest wartość tylko zniszczeń materialnych z nieznacznym elementem strat ludzkich, strat materialnych, zniszczeń i grabieży. Wyjaśnię to za chwilę dokładniej. Nie obejmuje to zasadniczej części strat ludzkich, a to dlatego nie znalazły się na okładce, że są dużo mniej, właśnie nigdy nie były systematycznie i naukowo przeanalizowane. Są dużo mniej pewne, nie w sensie ludzi, których Niemcy zabiły, bo to wiadomo dokładnie, lecz w sensie jaką życie tych ludzi ma wartość materialną, miało wtedy i miałoby dziś, czy też jego wartość, na jaką kwotę zostałaby przeliczona dziś. Ale tym się także zająłem i o tym będzie również za chwilę. A to jest początek artykułu ze zdjęciem niezwykłym, bo zawierającym w sobie bardzo wiele głównych wątków tego artykułu, głównych elementów. Oto miasto polskie powracające do życia po II wojnie światowej. Tyle, że ścian nie ma w domu. Sufitu prawdopodobnie, stropu prawdopodobnie też nie ma. Ruiny otaczają ten niekompletny dom, te resztki domu. Ale popatrzmy też na puste krzesło. Oto polska rodzina przy codziennym posiłku, gdzie na przykład jest ojciec tych dzieci, gdzie jest mąż czy brat tych dwóch pań, zginęli i zapewne. I straty ludzkie widoczne na tym zdjęciu, ta nieobecność dużej części narodu polskiego jest jeszcze bardziej dotkliwa i jeszcze bardziej zasługuje na wyliczenie wartości i postawienie roszczeń niż straty materialne. Jedne i drugie, materialne i ludzkie, są tu znakomicie ujęte. I teraz zakres śledztwa medialnego, ale zarazem badań naukowych, bo je także w ten sposób traktuję, przykładam naukowe standardy. Tu wspomnę, że studiowałem prawo międzynarodowe jako część szerszego programu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Johns Hopkins w Waszyngtonie i jako część kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. I bez tej nauki prawa międzynarodowego publicznego w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie nie dałbym rady dokonać tego odkrycia. Sprawy są tak zawiłe i tak zagmatwane, zwłaszcza po stronie polskiej, że dopiero takie oparcie się o wiedzę i doświadczenia z drugiej strony oceanu pozwoliło mi dokonać odkrycia. I tu od razu wyprzedzając fakty, nawiążę do słów pana Józefa Menesa, sekretarza dawnego Zespołu Warszawskiego. Dokument, o którym mówił pan na końcu, nie istnieje. To znaczy dokument, w którym Polska rzekomo zarejestrowała w ONZ, u sekretarza generalnego ONZ, zgodnie z wymogiem Karty Narodów Zjednoczonych, zrzeczenie się odszkodowań od Niemiec. Nie ma takiego dokumentu. Ja poszedłem krok dalej. Jako niezależny ekspert i dziennikarz nie musiałem trzymać się polskiego MSZ-u na przykład, czy polskiego przedstawicielstwa w ONZ, a obie te instytucje kłamały przez dziesiątki lat, zarówno w PRL, jak i niestety później.
I zwróciłem się wprost do zastępcy sekretarza generalnego ONZ do spraw prawnych, który między innymi jest odpowiedzialny za rejestrację traktatów i innych dokumentów. I stamtąd z Biura Spraw Prawnych ONZ w imieniu podsekretarza generalnego uzyskałem odpowiedź, że taki dokument nie istnieje. Nie ma takiego dokumentu w rejestrze ONZ. Sprawdzono na wszelki wypadek w rozmaitych bazach danych i w bibliotece obejmującej również papierowe dokumenty. Nigdzie nie ma takiego dokumentu. Przez kilkadziesiąt lat, od 1969 roku do 2014 roku, fikcja była głoszona i podtrzymywana. Wracam do treści tego slajdu. Zakres tych badań, możliwe roszczenia polskie, odszkodowania wojenne, czyli reparacje wojenne. Niektórzy prawnicy, niektóre podręczniki różnicują odszkodowania wojenne i reparacje wojenne. Ja używam tego zamiennie, tak jak to jest powszechnie robione. Odszkodowanie to oczywiste, ale nie jest już oczywiste dla kogo konkretnie odszkodowania. Dla Polski, ale w jakim sensie dla Polski? W wielu. I tu kolorem niebieskim wyróżniłem te podmioty, którym się należą odszkodowania, które mogą mieć roszczenia, przy czym te roszczenia skutecznie w stosunkach międzynarodowych może tylko państwo polskie przedstawić, nie bezpośrednio te podmioty. Państwo polskie jest pierwszym z tych podmiotów, w szczególności to państwo polskie powinno otrzymać odszkodowania za utraconych obywateli. Ale także samorządy terytorialne, zarówno w sensie mienia komunalnego, w przypadku państwa polskiego chodzi o mienie Skarbu Państwa, ale nie tylko, jak i w szerszym sensie, bo także obiekty prywatne, na przykład gmachy, w tym zabytkowe, w pewnym sensie należą do miasta, nawet jeżeli nie do mienia komunalnego. Wszystkie zatem samorządy terytorialne, instytucje kultury i nauki, i edukacji można byłoby dodać, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i fundacje i inne instytucje pozarządowe, inne osoby prawne i wreszcie obywatele, osoby fizyczne, obywatele II Rzeczypospolitej lub ich bliscy, jeżeli ci obywatele już nie żyją, a wielu zostało zabitych i wyłącznie ich potomkowie lub inni bliscy, czy ich potomkowie mogą już otrzymać odszkodowania, a ci, którzy przeżyli wojnę, na ogół już nie dożyli do dziś dnia. Oczywiście chodzi tu o podmioty, w tym obywateli, w tym osoby fizyczne, niezależnie od pochodzenia czy tożsamości narodowościowej, etnicznej, religijnej czy jakiejkolwiek innej. Każdy obywatel II Rzeczypospolitej i każda osoba prawna w II Rzeczypospolitej i każdy samorząd dokładnie tyle zasługuje na dokładnie tyle samo uwagi i wysiłku dzisiejszej Polski. Odszkodowania za co? Za straty, zniszczenia i grabieże. Grabieże są niedoceniane, wywóz, choć w pierwszej dziś wypowiedzi było bardzo dużo o tym, wywóz rozmaitych dóbr z Polski. Zatem zniszczenia i grabieże materialne i straty niematerialne, w tym ludzkie, utracone życie, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz utracony przyrost naturalny. To jest ta dużo większa pozycja, zarazem mniej zbadana i trudniejsza do przeliczenia na wartość finansową. Dalej chodzi o straty wyrządzone przez Polskę, nie przez Niemcy podczas II wojny światowej, głównie na terenach Polski w granicach od 1945 roku, między innymi dlatego, że bardzo trudno byłoby, dużo trudniej byłoby badać, często byłoby to praktycznie niemożliwe, zniszczenia dokonane przez Niemcy podczas II wojny światowej poza dzisiejszymi granicami Polski, w szczególności na wschodniej połowie terytorium II Rzeczypospolitej, ale to jest sprawa otwarta na przyszłość. I zakres śledztwa teraz rozumiany inaczej, już nie od strony materialnej, lecz od strony działania. Obliczenie wartości strat Polski, wysokości możliwych polskich roszczeń,
analiza prawna międzynarodowa, w szczególności tego, czy obowiązuje zrzeczenie się przez Polskę, porównania międzynarodowe, ekonomiczne i prawne, i wreszcie plan działania dla uzyskania odszkodowań. Nie jest moim celem i redakcji Tygodnika w sieci i redakcji portalu w polityce.pl tylko wygarnąć prawdę. Naszym celem jest uzyskać odszkodowania. Wygarnięcie prawdy może być krokiem wstępnym. I już właściwie wspomniałem część, jeden z dwóch punktów tego slajdu do innych śledztw, badań, innych roszczeń. Jak na razie odkładam straty i zniszczenia wyrządzone przez Niemcy na wschodzie II Rzeczypospolitej, jak też straty i zniszczenia wyrządzone przez Związek Sowiecki w Polsce, przy czym tu sprawa jest jeszcze dużo trudniejsza. Między innymi dlatego, że Związek Sowiecki zakończył II wojnę światową jako zwycięzca, a nie jako pokonany. I jako koalicjant, aliant, mówiąc ówczesnym językiem, a nie wróg Zachodu. Aktualność wyników, które będę przedstawiać, jest to stan na 2014 rok według wspomnianych artykułów, z jedną aktualizacją dotyczącą roszczeń Grecji, dwa lata nowszą. No i już wspomniałem, że przygotowuję ogólną aktualizację na 2017 rok. I teraz najbardziej konkretna część i najważniejsza. Oszacowanie roszczeń, a następnie szanse na uzyskanie odszkodowań. W dolarach amerykańskich z 2014 roku. Pierwsze przybliżenie wartości ekonomicznej strat ludzkich zrobiłem, posługując się takim nieformalnym, ale powszechnym standardem w państwach wysoko rozwiniętych ekonomicznie, do których Polska jest już zaliczana, między innymi należąc do OECD, OECD, elitarnej organizacji skupiającej najwyżej rozwinięte państwa świata, ekonomicznie najwyżej rozwinięte. Otóż wartość życia ludzkiego wynosi około miliona dolarów amerykańskich. Jest to, ten przelicznik jest używany często przy wypłacaniu odszkodowań, na przykład za katastrofy lotnicze. Przy, nie zawsze, ale często, przy obliczeniach celowości, przy sprawdzaniu celowości inwestycji w bezpieczeństwo publiczne, na przykład przeciwpowodziowe. W Holandii przyjmuje się wręcz około, to jest w euro, ale przeliczając na dolary, wartość blisko 10 milionów dolarów za jedno życie ludzkie i na tej podstawie oblicza się celowość budowy kolejnych tam morskich na przykład. I przyjąłem tę dzisiejszą wartość, nie mając narzędzia, aby obliczyć wartość życia ludzkiego w latach 1939-45, ale założyłem roboczo, że ta wartość była wtedy niższa, ale skumulowana inflacja przy przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, a dokładnie z 2014 roku, dałaby właśnie wynik w przybliżeniu miliona dolarów. Trzecia Rzesza zabiła około 5 600 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, co daje 5,6 biliona dolarów. Biliona po polsku, nie po angielsku, gdzie bilion oznacza miliard. Straty i zniszczenia materialne, nie miałem oczywiście najmniejszej szansy zweryfikować dawnych obliczeń, ani merytorycznie, ani tym bardziej zrobić nowych. Posłużyłem się jedynym kompletnym oszacowaniem, jakie kiedykolwiek powstało, dokonane przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy prezydium rządu działające w latach 1944-47. To oczywiście było zaprowadzanie komunizmu w Polsce, ale wtedy w rządzie byli tacy ludzie jak na przykład wicepremier Stanisław Mikołajczyk, a na stanowiskach ministerialnych, dyrektorskich i podobnych było wielu technokratów w II Rzeczypospolitej,
jak na przykład były wicepremier Kwiatkowski, uważany za twórcę, czy jednego z twórców portów Gdyni i miasta Gdynia i tak dalej. Uznałem, że te wyliczenia są wiarygodne. Ogłoszone w styczniu 1947 roku, w bardzo wczesnym momencie zaprowadzania w Polsce komunizmu. I biuro obliczyło wartość zniszczeń stron materialnych oraz tych ludzkich, które są łatwo przeliczalne na pieniądze. Chodziło o utratę zdolności do pracy w rezultacie inwalidztwa oraz wartość pracy niewolniczej Polaków. Razem wyliczyło to wszystko w dolarach amerykańskich z sierpnia 1939 roku, co ja, posługując się wyłącznie wskaźnikiem inflacji władz Stanów Zjednoczonych, przeliczyłem na dolary z sierpnia 2014 roku i stąd ten wynik 845 miliardów dolarów. To nie obejmuje zysków z obracania cudzym kapitałem, nie obejmuje też żadnego procentu karnego. To jest najbardziej łagodny, najbardziej ostrożny możliwy sposób przeliczenia na dzisiejszą wartość pieniądza. W przypadku wyliczania roszczeń do przedstawienia Niemcom można byłoby użyć uzasadnionych innych metod, nałożyć na samą inflację. Razem te dwie pozycje, straty niematerialne, dokładnie mówiąc ludzkie, nie jest to pełnia strat niematerialnych, tylko wartość życia, nie bez wartości utraconego przyrostu naturalnego bez strat zdrowotnych, plus zniszczenia, straty materialne, zniszczenia i grabieże według wyliczenia z 1947 roku, razem się to składa na blisko 6,5 biliona dolarów. Amerykańskich z 2014 roku. I teraz o tym, czy Polska się odszkodowań zrzekła prawomocnie i skutecznie, czy nie, jak też o innych mitach i fałszywych twierdzeniach, które albo obalono przede mną, na przykład zespół warszawski, albo mi się tego udało dokonać. To jest takie wielkie podsumowanie. Zaczynając właśnie od tego, czy Polska się zrzekła. Polska się nie zrzekła, ponieważ sprawa odszkodowań dla Polski, odszkodowań za II wojnę światową, dla Polski i innych krajów była uregulowana traktatami. W szczególności porozumieniem mocarstw zwycięskich w II wojnie światowej z Poczdamu, które ma oczywiście rangę traktatu, i innymi pomniejszymi, bardziej szczegółowymi traktatami. Aby zmieniać prawa i obowiązki państw ustanowione przez traktaty, czy potwierdzone przez traktaty, potrzebne są dokumenty o randze zbliżonej do traktatów, to znaczy takie, które powinny być zarejestrowane u sekretarza generalnego ONZ, podobnie jak traktaty. Jest to przeważający dziś i upowszechniający się pogląd w prawie międzynarodowym publicznym, ale nie jest powszechny, przyznaję to. Wielu prawników twierdzi, a zwłaszcza w Niemczech, choć nie tylko, że rejestracja jednostronnego aktu, na przykład zrzeczenia się odszkodowań, jest niekonieczna i taki jednostronny akt jest ważny nawet bez rejestracji. Ponieważ są różne poglądy, rozstrzygnąć mógłby tylko sąd. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, najwyższy sąd międzynarodowy, w szczególności w systemie Narodów Zjednoczonych, część systemu Narodów Zjednoczonych, sąd sądzący wyłącznie spory pomiędzy państwami suwerennymi, w tym spory dotyczące właśnie odszkodowań, inaczej reparacji wojennych. Dokument z 1969 roku nie istnieje, to jest moje odkrycie, tygodnika w sieci zarazem. Nie istnieje również żaden dokument w aktach niemieckich, w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych
nie istniał w aktach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przejętych przez Republikę Federalną Niemiec w chwili zjednoczenia. Zakomunikowanie o zrzeczeniu się roszczeń w 1953 roku lub później musiałaby mieć jakąś formę prawną, noty dyplomatycznej, noty podpisanej lub tak zwanej noty werbalnej, niepodpisanej, a parafowanej, czy traktatu, czy aneksu do traktatu, jest wiele możliwości, ale z żadnej PRL nie skorzystała i żadnej Niemcy nie mają. Gdyby sąd w Hadze w trakcie rozprawy zażądał od Niemiec pokazania dowodu, że Polska zrzekła się odszkodowań, Niemcy byłyby z pustymi rękami. Mogłyby pokazać Trybunę Ludu, czy Neues Deutschland, odpowiednik w NRD, ale publikacje medialne się nie liczą, nie mają mocy prawnej. Nawet Polskiej Agencji Prasowej, takiej najbardziej oficjalnej. Nie ma mocy prawnej też przemówienie wygłoszone w latach 1950 przez wiceministra spraw zagranicznych PRL na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. To taki szczegół, ale często wspominany przez obrońców tezy, że Polska zrzekła się odszkodowań, bo tenże wiceminister to stwierdził. Ale wiedza o prawie międzynarodowym publicznym pozwoliła mi dociec, że on jako tylko wiceminister musiałby mieć specjalne upoważnienie do zaciągnięcia takiego zobowiązania w imieniu państwa, a nie miał. Gdyby minister wygłosił, niestety byłby to akt jednostronny, wiążący, choć niezarejestrowany, ale nie było nawet wiążącego dla tych, tu muszę sprecyzować, dla tych prawników, którzy uważają, że rejestracja nie jest konieczna. Zresztą wypowiedź ustną trudno oczywiście zarejestrować, więc ta większość prawników, która uważa, że akt jednostronny związany z traktatami wymaga rejestracji, tak czy inaczej nie uznałaby ustnej wypowiedzi za wystarczającą. I jeszcze dopowiadając to, co mój poprzednik ogłosił, sama uchwała Rady Ministrów PRL z 1953 roku o zrzeczeniu się odszkodowań jest niepodpisana, to dokładnie sprawdziłem. Nie ma żadnego podpisu, to jest to świstek papieru, który każdy z nas mógłby 10 takich wyprodukować w pół godziny. A podpisany jest tylko protokół posiedzenia Rady Ministrów, już wiemy, że fałszywy, bo nie było posiedzenia, z jednym podpisem Bolesława Bieruta. Powinny być podpisy wszystkich. Wtedy był taki standard, że wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady Ministrów się podpisują. Podpisał się jeden, nie wiadomo kiedy, i zresztą nawet ten podpis nie został zbadany grafologicznie. To jest wielka lipa i to te wydarzenia z 1953 roku i te z 1969 roku. Polska później potwierdziła zrzeczenie się odszkodowań już w epoce pokomunistycznej czy postkomunistycznej, ale potwierdzenie czegoś, co nie miało miejsca, jest nieważne. Nie można potwierdzić czegoś, czego nie było. Można byłoby dokonać zrzeczenia się jakby na świeżo. Władza mogłaby to zrobić. Kto to potwierdził? To było potwierdzone na początku lat 1990, ale musiałbym sprawdzić dokładnie kiedy i zatem przez kogo. Potwierdzenie miało miejsce potem jeszcze raz w latach 2000. Myślę, że to było w czasach premiera Millera, ale no to już tylko echo tego wcześniejszego wydarzenia i podkreślam, nie można potwierdzić czegoś, czego nie było, czego nie ma. Jest to zupełnie nieważne. Drugie obalone stwierdzenie brzmi, że odszkodowaniem od Niemiec dla Polski były ziemie zachodnie i północne. Jeśli teraz otworzymy temat odszkodowań, to możemy je utracić.
są bezpieczne, między innymi dlatego, że zostały w Polsce oddane nie przez Niemcy, lecz przez zwycięskie mocarstwa w II wojnie światowej w Europie, czyli Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Wielką Brytanię i Francję. Francja to potwierdziła później w samej konferencji poczdamskiej, trzy pierwsze wymienione mocarstwa brały udział. I ziemię te przyznano Polsce nie w charakterze odszkodowania za straty wojenne zadane przez Niemcy, lecz na zasadzie słuszności, bo się Polsce należą. Nieformalnie, czy półformalnie, półoficjalnie, bo to odszkodowanie za wschodnią połowę terytorium II Rzeczypospolitej, zwaną w uproszczeniu Kresami Wschodnimi. To pierwsza część dowodu, że ta teza jest nieprawdziwa. Druga jest następująca. Granice niemieckie są regulowane, obecne granice, traktatami, dwoma traktatami. Jeden dotyczy całych granic Niemiec i jest to traktat wielostronny, traktat zarazem o zjednoczeniu Niemiec. On się formalnie nazywa, oficjalnie się nazywa ostatecznym regulowaniu kwestii niemieckiej i ten traktat, którego stronami są dwa państwa niemieckie sprzed zjednoczenia oraz ta czwórka mocarstw wcześniej wymieniona, sukcesorem Związku Sowieckiego jest Rosja na potrzeby tego i wielu innych traktatów. Zatem ten traktat stwierdza, że granicami Niemiec są granice Republiki Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Berlin. Koniec, kropka. Nie może być żadnych dodatków, nie może być żadnych roszczeń. Roszczenia terytorialne są zabronione przez ten traktat. Oczywiście traktaty bywają wypowiadane, zrywane czy lekceważone, ale ten nie może być, ponieważ gdyby został wypowiedziany w ogóle nie może być wypowiedziany zgodnie z prawem, ponieważ dotyczy granic między innymi, a traktaty dotyczące granic nie mogą być wypowiedziane. Z żadnego powodu, na przykład rebus sixtantibus, czyli okoliczności się zmieniły. Ale gdyby Niemcy jednak wypowiedziały bezprawnie ten traktat, czy go złamały, to mocarstwa by uznały, że skoro traktat nie obowiązuje, to nie ma zjednoczonych i suwerennych Niemiec. Koniec dzisiejszego państwa niemieckiego. Również istnieje dwustronny traktat graniczny polsko-niemiecki, który sankcjonuje obecne granice i on także nie może być wypowiedziany przez żadną stronę. To jest traktat z 1990 roku, podobnie jak traktat zjednoczeniowy. Oba są z jesieni 1990 roku, czyli nie może być żadnego otwarcia sprawy terytoriów i granic przez Niemcy. Trzecia fałszywa teza. Niemcy rozwiązały problem płacąc odszkodowania najbardziej pokrzywdzonym Polakom. Nielicznym i symbolicznym. Na przykład więźniom obozów koncentracyjnych czy osobom zmuszanym do pracy niewolniczej, ale już nie wszelkiej pracy przymusowej. A przy tym te odszkodowania miały zawsze charakter prawie tylko symboliczny, bez żadnej rzeczywistej relacji do poniesionych przez ludzi strat. I uwięzienie, a nie pozbawienie majątku. Tak, nigdy żadnych odszkodowań za pozbawienie majątku Niemcy obywatelom polskim ani osobom prawnym polskim nie płaciły. Nigdy nie wypłacono odszkodowań za zabicie ludzi. Nigdy nikomu. A to byłaby największa pozycja, dużo większa niż cierpienia i czasem często trwałe straty na zdrowiu fizycznym i psychicznym spowodowane przez na przykład uwięzienie w obozie koncentracyjnym lub na wiele innych sposobów.
Tu warto dodać, że teoretycznie, formalnie Niemiecka Republika Demokratyczna płaciła odszkodowania między innymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do 1953 roku, ale one były bardzo niskie. A Polska musiała paradoksalnie płacić Związkowi Sowieckiemu odszkodowania z majątku poniemieckiego w Polsce. I na przykład węgiel był ze śląskich, górnośląskich kopalń, był teoretycznie po kosztach wydobycia, które obliczono na tylko wysokość symboliczną, był masowo eksportowany do Związku Sowieckiego. Nigdy nie obliczono wyniku netto, ale on prawdopodobnie był w przybliżeniu zerowy. To znaczy do 1953 roku Polska nie dostała netto nic. Czwarty mit obalony. Sprawa odszkodowań została ostatecznie zamknięta przez wspomniane wcześniej w kontekście granic traktaty. Traktat zjednoczeniowy nazywa się 2 plus 4 właśnie dlatego, że ma za strony dwa państwa niemieckie i cztery zwycięskie w Europie mocarstwa. I rzecz w tym, że te traktaty nie wspominają nic o odszkodowaniach. Nie ma tego słowa w ogóle w ich treści. Jeżeli nie wspominają, to znaczy nie zabraniają na przyszłość, po prostu nie regulują tej sprawy. To dowód wyjątkowo prosty. Na ogół są potrzebne dużo bardziej zawiłe, żeby te mity, te fałszywe twierdzenia obalać. I wreszcie właśnie twierdzenie, które wymaga większych starań, aby wykazać jego fałsz. Żaden kraj nie byłby w stanie wypłacić odszkodowań tak wysokich, jakie należą się Polsce od Niemiec. Czyli gdyby Niemcy zaczęły wypłacać, to byłaby katastrofa gospodarcza, społeczna, polityczna w Niemczech i może jakiś nowy Adolf Hitler by doszedł do władzy. A jak wiadomo, jedna z teorii przyczyn II wojny światowej w ogóle, a w szczególności dojścia do władzy NSDAP, nazizmu i Hitlera brzmi, że było to spowodowane zbyt wysokimi odszkodowaniami narzuconymi Niemcom w traktacie wersalskim za I wojnę światową. A też pokażę, że odszkodowania, o które Polska mogłaby wystąpić, nie są wstrząsająco różne od takich, które już kilka państw zapłaciło w historii, w tym Japonia za II wojnę światową. Te roszczenia polskie byłyby wyższe. Ale przecież jak się negocjuje, to nie po to, żeby postawić na swoim, bo to niemożliwe w 100%, lecz żeby osiągnąć kompromis. To jest istota dyplomacji, kompromis. Gdyby doszło do porozumienia, mogłoby być na znaczącą część polskich roszczeń, nie na 100%, ale na procent znaczący, na pewno nie powinien być to jedynie procent symboliczny. I właśnie porównania międzynarodowe. Aktualizacja, jeszcze o tym nie pisałem w tygodniku, choć pisałem krótko w portalu W Polityce. Grecja w 2016 roku, jesienią tegoż roku, po wieloletnich przygotowaniach opublikowała ostateczne wyliczenie swoich strat bez strat ludzkich. Nie do końca rozumiem, dlaczego bez strat ludzkich. Być może Grecja kierowała się takim odruchem, że to są straty niepowetowane i że nie można ludzi przeliczać na pieniądze. Błąd, dlatego że to jest odmawianie o szansy na życie, które mieliby zapewnione potomkom w szerokim sensie. Nie tylko związków osobistych, pokoleniom następnym. Gdyby Polska miała ten kapitał ludzki i ten czynnik produkcji, którym są ludzie, 5,6 miliona zabitych ludzi, nie licząc strat zdrowotnych i innych, to Polska dziś wyglądałaby prawdopodobnie jak Niemcy Zachodnie albo lepiej. A żadne pokolenie i żaden polityk nie ma prawa zrezygnować
z odszkodowań za straty ludzkie. Grecja jednak nie uwzględniła ich w swoim wyliczeniu, a wyszło ono, jak widać na ekranie, na ponad 300 miliardów dolarów. W przeliczeniu na dolary z 2016 roku, gdy to wyliczenie zostało opublikowane. I to jest wyliczenie porównywalne, podobne do wyliczeń polskich dotyczących strat materialnych bezludzkich. Nawzajem to, co zrobiło Biuro Odszkodowań Wojennych kilkadziesiąt lat temu i to, co zrobił grecki międzypartyjny, wszechpartyjny, dokładnie mówiąc, od komunistów do faszystów, nie uwierzycie Państwo, ale wszystkie kluby parlamentarne, od komunistów do neofaszystów, razem pracowały nad tym i wyliczyły. Otóż te dwa przedsięwzięcia potwierdzają się nawzajem. Biorąc pod uwagę różnice rozmiarów Grecji, długości okupacji niemieckiej, grabieży i zniszczeń, biorąc pod uwagę różne szczegółowe porównania, wychodzi na to, że to wyliczenie greckie w proporcji do skali strat jest bardzo podobne. To już powtórzyłem kilka razy na wszelki wypadek, bo uważam to za bardzo ważne. To wzajemne potwierdzenie się, które świadczy o tym, że polskie roszczenia nie są fantastyczne, ani greckie nie są fantastyczne, a zostały dokonane zupełnie niezależnie, bez żadnej współpracy i w innych epokach. Następnie odszkodowania wypłacone. Mówiłem dotąd o roszczeniach Grecji, które Niemcy odrzucają. Niemcy twierdzą, że niewielkimi odszkodowaniami od Niemiec zachodnich samych do 1970 roku rozwiązały problem. Grecja to odrzuca, twierdzi, że zgodziła się na zakończenie płacenia odszkodowań od Niemiec zachodnich, a nie od przyszłych Zjednoczonych Niemiec. To też ważne dla Polski. Ale teraz o odszkodowaniach rzeczywiście wypłaconych. W trochę innej kolejności niż na ekranie, bo już wspomniałem. W dolarach amerykańskich z 2014 roku Japonia zapłaciła 912 miliardów dolarów swoim ofiarom w Azji, czyli prawie bilion dolarów. To jest już rząd wielkości, o którym mówimy w przypadku możliwych roszczeń polskich. To są największe odszkodowania kiedykolwiek zapłacone przez państwo za wojnę, w której był agresorem, w której niszczyło i grabiło. Japonia. Mało znany w Europie przypadek właściwie, prawie w ogóle nieznany. Dla organizacji żydowskich, indywidualnych Żydów i dla państwa Izrael uznanego za spadkobierce tych społeczności żydowskich, po których nie został nikt i nie zostało nic w Europie. Łącznie, według wyliczeń Żydowskiej Agencji Telegraficznej, Niemcy zapłaciły około 75 miliardów dolarów. I wreszcie ostatni przykład, którego używam, jest współczesny. W tej chwili trwa końcówka wypłacania odszkodowań przez Irak za wojnę, którą Saddam Hussein, reżim Saddama Husseina, prowadził z Kuwejtem i z incydentami też na granicy z Arabią Saudyjską w latach 1990-91. To jest nie tylko najnowszy przypadek wielkich odszkodowań, wartych łącznie 70 miliardów dolarów amerykańskich na rok 2014, lecz także jest to przykład najnowocześniejszej, najbardziej wszechstronnej metodologii. Obliczano między innymi straty i komisja ustanowiona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ przyznawała odszkodowania właśnie osobom indywidualnym, przedsiębiorstwom, rozmaitym innym osobom prawnym z wielu państw, w tym Stanów Zjednoczonych, samego Kuwejtu oczywiście i tak dalej. Wszechstronnie.
nie przyjęła wszystkich roszczeń zgłaszanych przez indywidualne podmioty, wszystko weryfikowała i stworzyła nowoczesną metodologię, której Polska mogłaby użyć dziś. Zatem miliardy dolarów, dziesiątki, setki miliardów dolarów to nie jest nic nadzwyczajnego, gdy chodzi o wojny, nawet niekoniecznie wielkie wojny. W brutalnym języku stosunków międzynarodowych wojna Iraku z Kuwejtem to była wojna lokalna, nawet nie regionalna, a tym bardziej nie światowa. I na koniec możliwy plan działania. Należy przede wszystkim obliczyć ponownie i w pełni straty i zniszczenia, w tym zweryfikować obliczenia z lat 1940 oraz dodać wszystkie straty ludzkie. To oczywiście przekracza siły jednego człowieka, jak też prawdopodobnie społecznych zespołów, organizacji pozarządowych czy zbliżonych charakterem podmiotów, to wymaga działania władzy publicznej i dużych środków ludzkich i materialnych i użycia nowoczesnej metodologii, użycia doświadczeń świata i z Iraku i skąd inąd. Część tej metodologii jest własnością ONZ, więc można ją pozyskać bez płacenia za żadne prawa autorskie. Jest to własność świata. Następnie należy podjąć negocjacje dyplomatyczne z Niemcami. Szansa na kompromis jest nikła, ale jest, nie jest zerowa, mała. Może nikła to za mocne słowo. Charakterystyczne, że gdy sprawa się pojawiła w 2014 roku, to znaczy pojawiło się to w obiegu publicznym, to odkrycie, to była nowość, że Polska nie zarejestrowała w ONZ, zatem prawdopodobnie nie zrzekła się skutecznie i prawomocnie odszkodowań. Reakcja Niemiec była bardzo ostrożna, w szczególności reakcja kanclerz Angeli Merkel, inna niż w przypadku roszczeń Grecji, które Niemcy brutalnie odrzucają, mówią, że nie ma w ogóle o czym mówić. Mówią, że nie ma o czym mówić. Nie w przypadku Polski, to zbyt wielka i groźna dla Niemiec sprawa. Zatem sama kanclerz nigdy nie powiedziała nic takiego o możliwych roszczeniach Polski, co mówi o możliwych roszczeniach Grecji, to znaczy nie powiedziała stanowczo, że się nie należą. Mówiła na przykład w odpowiedzi na pytanie polskich dziennikarzy na konferencji prasowej w Berlinie, że to nie jest temat bieżących rozmów dwustronnych. Bardzo dyplomatyczna. Więc jakaś niewielka szansa, ale warta wysiłku istnieje. Jeszcze jeden dowód, że istnieje. Przychylnie o perspektywie wypłacenia nowych odszkodowań dla ofiar III Rzeszy w II wojnie światowej, ofiar w sensie państw, nie tylko w sensie indywidualnych osób, pozytywnie się wypowiadał poprzedni prezydent Niemiec, Joachim Gauck, opozycjonista, który oczywiście nie miał władzy, bo prezydentura w Republice Federalnej jest czysto symboliczno-protokolarna. Jest też prezydent przedstawicielem prawnym Republiki Federalnej, ale to w takim sensie jak notariusza, powiedzmy. I jest też oczekiwane od prezydentów, żeby nie starali się wpływać na bieżącą politykę rządu. Ale takie stanowisko polityka niemieckiego o niezwykle wysokim autorytecie etycznym podziela wielu Niemców. I być może, gdyby dyplomacji czystej towarzyszyła dyplomacja publiczna, zwrócenie się do niemieckiej opinii publicznej, mocne i umiejętne, nie agresywne i nie obrażające i bez mówienia wszyscy jesteście nazistami. Gdyby to było przedstawiane jako dążenie do kompromisu umożliwiającego jeszcze lepsze stosunki na przyszłość, mogłoby część opinii publicznej Niemiec przekonać. Ale ponieważ szanse na to wszystko są małe, nie nikłe, wycofuję się z tego słowa, ale małe, to trzeba
przygotować, a wcześniej zapowiedzieć, co będzie środkiem nacisku negocjacyjnego, pozew w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Nie mylić z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i różnymi innymi sądami działającymi w Hadze, stolicy sądownictwa międzynarodowego. Chodzi o ten największy, najwyższy sąd. Do tego celu należałoby nie tylko prawników, ale także ekonomistów, demografów, historyków sztuki i najróżniejszych innych ekspertów klasy światowej, polskich i zagranicznych, zaangażować. Dodatkowo można utworzyć koalicję z innymi zainteresowanymi państwami, państwami trzecimi, przy czym jedynym dziś rzeczywiście zainteresowanym jest Grecja, do pewnego stopnia dużo słabiej Włochy. Sytuacja Włoch jest też dużo trudniejsza, dlatego że Włochy zaczęły II wojnę światową po drugiej stronie, dokładnie. Mniej więcej tak jak Związek Sowiecki przy wszystkich różnicach. I w przypadku Włoch chodzi o odszkodowania w skali lokalnej, w skali mikro, powiedzmy mówiąc językiem ekonomicznym. Ale kto wie, Włochy, kraj bardzo wpływowy, mogłyby także teoretycznie wnieść istotny wkład. A z całą pewnością mogłaby Grecja, gdyby nie taktyka, którą Grecja przyjęła. Otóż Grecja nawet oficjalnie nie ogłosiła wyników tego wielkiego obliczenia strat. Ogłoszono to półoficjalnie. To określenie półoficjalnie przewija się w moim wykładzie, bo taka jest natura stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza polityki międzynarodowej. I Grecja traktuje to wyliczenie i wcześniejsze wstępne przybliżenie jako środek nacisku na Niemcy w innych sprawach, nie dotyczących żadnej wojny, lecz dotyczących obecnego kryzysu finansów publicznych i szerzej kryzysu ekonomicznego w Grecji. Straszenie Niemców możliwymi roszczeniami jest jednak po to, by uzyskać ich ustępstwa w sprawach zadłużenia międzynarodowego Grecji i programu naprawczego, jest nieskuteczne. Grecja nic na tym nie wygrała, a zużywa potężny instrument, ponieważ z każdym mijającym rokiem, zacząłem od tego, że sprawa staje się coraz ważniejsza, to w Polsce. Dla reszty świata, w tym Europy, każdy mijający rok osłabia potencjalne roszczenia. One coraz bardziej przechodzą do historii i może z czasem powstać taki efekt, jak różnych polskich radykałów, którzy w reakcji na między innymi raport warszawski czy moje artykuły głosili, że trzeba również do Szwecji, od Szwecji zażądać zwrotu dóbr zagrabionych w potopie. No to byśmy zakończyli na Chrobrym w Kijowie i podobnych tysiąc lat temu blisko i podobnych wydarzeniach. Jest pewna granica, choć nie ma przedawnienia roszczeń w prawie międzynarodowym publicznym, tego rodzaju roszczeń państw o odszkodowania wojenne, ale jest taka granica, jest takie przedawnienie kulturowe, mniej więcej stuletnie. Więc bardzo długie zwlekanie mogłoby bardzo istotnie osłabić polskie szanse, przenosząc coraz bardziej z kategorii prawa i polityki i gospodarki obecnej do kategorii zamkniętych epok historycznych. Dziękuję bardzo za uwagę. Jestem gotów odpowiadać na wszelkie pytania. Czy pan doktor brał pod uwagę w swojej analizie to, że myśmy dostali na ziemiach zachodnich miasta zrujnowane przecież? Tam tylko po wsiach jako tako wyglądały te... Przecież Wrocław sami Niemcy rozwalili, zrobili lotnisko po środku, jak był Festung Breslau. Gdańsk rozbity, Szczecin... To są ważne fakty, ale nie dla sprawy roszczeń, ponieważ ziemie zachodnie i północne
od, tak mówiąc w uproszczeniu, Olsztyna po Świnoujście, Wrocław i Opole z przyległościami, nie były częścią żadnych odszkodowań dla Polski za od Niemiec za II wojnę światową. Nie mogą być brane pod uwagę. Zaraz, może zacznijmy od pana, dlatego że pan już spróbował. Dziękuję bardzo. Jan Kowalczyk. Moje pytanie dotyczy niemocy poszczególnych rządów polskich od początku transformacji. O tym się dosyć dużo mówiło, o tym pisała prasa, a nikt nie zabierał się za tą sprawę. Nikt nie zabierał się poza prasą, która od czasu do czasu pisała. Ja zgadzam się z panem, że za to trzeba zabrać się w sposób taki planowy. Tutaj zarys takiego działania pan dał. Rzeczywiście nikłe są szanse, ja użyję nawet słowa nikłe, jeżeli nie zbuduje się tak zwanej batny negocjacyjnej. A ta batna negocjacyjna to nie tylko złożenie pozwu w Hadze, ale także zrobienie jakiejś dużej kampanii, która by po prostu rozreklamowała tą sprawę na całym świecie. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie już nie wiąże się bezpośrednio z kwestią odszkodowań, ale zahaczył pan o kwestię granic i w związku z tym zadam pytanie na temat Kaliningradu. Traktat poczdamski, rozdział 6, mówi o tym, że Kaliningrad jest przyznany Polsce, ale na 50 lat jest oddany w dzierżawę Związkowi Radzieckiemu. To upłynęło w roku 1995, wtedy, kiedy pan był związany z kołami rządowymi. Czy ktoś kiedykolwiek mówił o tym, żeby wówczas Rosja zwróciła Kaliningrad Polsce? I trzecie pytanie dotyczy Czech. Jeżeli pan mówił, że istnieje takie podwójne zabezpieczenie, jeśli chodzi o granice, z jednej strony jest 2+4 ten traktat, potem jest traktat polsko-niemiecki. Takiego traktatu nie posiadają Czechy z Niemcami, czyli oni mają tylko zabezpieczenie na 2+4. W Czechach się bardzo mówi dużo o zagrożeniu granicy czeskiej. Nawet słyszałem takie zdanie, że dla Czech uczestnictwo w Wyszehradzie stanowi taki języczek bezpieczeństwa, że przykleili się do Polski, która ma zabezpieczone granice. Czy pan mógłby to skomentować? Krótko tak. Dziękuję. Nie znam treści traktatu, który najprawdopodobniej istnieje, standardowego traktatu o dobrosąsiedzkich stosunkach pomiędzy Niemcami a Czechami. Sąsiadujące państwa zwykle mają takie traktaty. W nich zwykle jest dodatkowe potwierdzenie granic istniejących, zwłaszcza jeżeli nie ma osobnego traktatu granicznego. Co do Kaliningradu, w 1995 roku ja byłem w Stanach Zjednoczonych, to był akurat środek mojego 6-letniego pobytu w Waszyngtonie i studiów na dwóch uniwersytetach amerykańskich. Ale wcześniej ja byłem w MSZ i w MON w latach 1990-92 i miałem takie stanowisko i przekonywałem do niego innych, żeby żadnych sporów terytorialnych Polska nigdy nie wszczynała, bo to by była puszka Pandory i należało uznać istniejące granice jako bezdyskusyjne poza dyskusjami historyków, po to, aby budować przyszłość, a nie starać się tak zmieniać rzeczywistość, że doprowadziłoby to do serii wojen. Po prostu wojen. Tak uważałem nawet w przypadku granic pomiędzy republikami wewnątrz Związku Sowieckiego, które były zupełnie arbitralnie przez Stalina rysowane. No ale popatrzmy na mapy Afryki. Skąd się wzięły państwa afrykańskie, ponad 50 obecnie? Wszystkie granice potęgi kolonialne, imperia kolonialne, metropolie kolonialne,
narysowały równie arbitralnie jak Stalin w Londynie, Paryżu, Berlinie, Lizbonie i gdzie indziej te granice układano. I do jakiego wniosku doszła Afryka jako całość? Że lepiej nie ruszać. I to się sprawdziło historycznie. Pierwsze pytanie było o... Drugie było o granice. Trzecie... Nie. Pierwsze było o granice, drugie było o Kaliningrad, trzecie było o Czechy, tak? To na wszystkie odpowiedziałem. Słucham dalszych. Ja bardzo dziękuję za to, co pan mówił, bo tak myślę, że wielką spuścizną pana... Pan Paweł Zdun. Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego są właśnie te dwie rzeczy, czy dwie, nie, właśnie dwie, zwłaszcza Muzeum Powstania Warszawskiego i właśnie praca nad oszacowaniem strat. Ja tak wspominam tę prezydenturę Warszawy. A nawiązując do tego, co pan powiedział, na samym końcu wrócę do uwagi, którą poczynię przedwczoraj na klubie Ronina. I tak myślę, Niemcy tak się tłumaczyły, że po pierwszej wojnie światowej, znaczy te koła hitlerowskie, że reparacje, które zostały przyznane państwom, z którymi Niemcy przegrały pierwszą wojnę, tak wykończyły gospodarkę, że doprowadziło to do wzmocnienia i do w ogóle powstania tego ruchu hitlerowskiego. Ale ja myślę, że można tak myśleć, żeby tego nie ruszać, ale można się tym nie przejmować. I ciekawe, że panowie badali i obalają tezę o istnieniu tego dokumentu z 1953 roku. To jest dla mnie bardzo interesujące. Tak się zastanawiałem, pytanie takie akademickie, być może wzbudzi ono śmiech tutaj, ale dla mnie jednak istotne, czy ktoś myślał, żeby powstał dokument, na podstawie którego Polska zrzekałaby się tego, czego ja bym się domagał i oczekiwał, reparacji wojennych od Rosji Sowieckiej. Od Rosji Sowieckiej jako czynnika współsprawczego II wojny światowej. Bo to, że wobec Niemiec my żądamy, powinniśmy żądać reparacji, to jest oczywiste. Niemcy są dosyć powszechnie uznawane, przynajmniej formalnie, za przegranego II wojny światowej. Chociaż tak ekonomicznie to one nie są przegrane, tylko należą do tego obozu zwycięskiego, co dzisiaj widać. Tu spryt niemiecki, to chylę czoła. Zadaj pytanie. Ale Rosja Sowiecka jako współsprawca wobec Polski, najeźdźca, powinien być przez Polskę, przez Polaków ścigany właśnie o odszkodowania za grabież połowy naszego terytorium i za współsprawstwo w wymordowaniu tego prawie 6 milionów Polaków. Bo to, że rękoma niemieckimi, to i owszem, to należy brać pod uwagę, ale Niemcy i Rosjanie wymordowali prawie 6 milionów Polaków. Rosjanie własnymi rękoma mniej, ale są współsprawcami, także jedni i drudzy powinni być za to ścigani. I teraz do konkluzji. Nawet jeśli takie żądanie wydawałoby się abstrakcyjne, to myślę, że można to też oszacować, ile powinniśmy żądać od Rosji obecnej jako spadkobiercy. Tak przynajmniej władze współczesnej Rosji się przedstawiają, że są spadkobiercą tamtej Rosji sowieckiej. To ekonomicznie można to wyliczyć, a takie odszkodowania, o ile zrozumiałe jest, że trudno byłoby czy to od Niemiec i Rosji razem w takich wielkich bilionach oczekiwać, że ktoś to zapłaci, ale mamy konkretne sprawy, które dałoby się rozwiązać, jak na przykład polskie zadłużenie zagraniczne, które można by traktatami zlecić do spłacenia.
to jedno, a co do tych, co do reszty, to bym proponował polską własność pewne konsorcjum niemiecko-rosyjskiego, czyli Nord Stream. Dokładnie mówiąc, to Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, nie Rosja Sowiecka, państwo, które istniało wcześniej, w 1920 roku, był współsprawcą II wojny światowej, współagresorem w chwili jej wybuchu. Ale jak wspominałem wcześniej, Związek Sowiecki zakończył wojnę jako jeden ze zwycięzców. I to prawdopodobnie zamyka drogę o ubiegania się o odszkodowania wojenne. A poza tym, także co do okresu, gdy Związek Sowiecki był sojusznikiem III Rzeszy, nie ma jednoznacznego stanowiska Polski z tego okresu, jaki był stan stosunków i czy była wojna. Nigdy władze II Rzeczypospolitej, ani jeszcze na terytorium Polski, ani potem we Francji i wreszcie w Londynie, nie stwierdziły, że jest stan wojny. Chociaż nazwały Związek Sowiecki z opóźnieniem agresorem, ale to nie to samo. Byłoby w tym przypadku rzeczywiście szanse byłyby nikłe albo mniej niż nikłe na uzyskanie jakichkolwiek odszkodowań. Przy sposobności dodam, że ten argument z wymuszenia nie jest nośny międzynarodowo. To znaczy, że pod przymusem PRL, pod przymusem ze strony Związku Sowieckiego PRL zrzekła się reparacji. Podobnie jak argument, że PRL nie była państwem polskim, lecz jakimś tworem fasadowym. Te argumenty są zupełnie nienośne w świecie. PRL jest uważana za państwo polskie, suwerenne w sensie prawnym i w sensie wszystkich skutków traktatowych, szerzej prawnych i dyplomatycznych. Szkoda czasu na te argumenty, bo one są, już wypróbowano to, że one są w świecie nieskuteczne. Natomiast argument nieprawomocności, nieważności zrzeczenia się może być nośnym. Ja myślę, że najwyższy czas nie tylko po to taki ruch wykonać, żeby osiągnąć cel ekonomiczny, ale po to, żeby w końcu budować polską politykę historyczną. My tak widzimy naszą historię, przynajmniej duża część Polaków tak widzi naszą historię, że Rosja sowiecka wywołała z Niemcami tę wojnę. Rozumiem, ale z tego nic i dopiero, nie wyniknie. Dopiero niedawno ta wojna dla nas się skończyła. Może wyniknąć zrozumienie, danie polskiego punktu widzenia na II wojnę światową, co może być nie mniej ważne niż te bilionowe odszkodowania. Nie może nie być mniej ważne, dlatego że jestem głęboko przekonany, że celem nadrzędnym powinno być uzyskanie odszkodowań dla na przykład takich ludzi, jak pokazani na tym zdjęciu, którzy utracili część rodziny i część domu. I żadna propaganda nie może być nigdy uznana za ważniejszą od tego. Trzeba działać skutecznie. To trzy zasady są działania w stosunkach międzynarodowych. Skuteczność. Proszę, słucham dalszych pytań. Piotr Krajkowski. W swojej pracy oszacował. W swojej pracy oszacował pan wysokość strat Polski, strat rzeczowych, mówię o stratach rzeczowych, na kwotę 845 miliardów dolarów w wartości bieżącej dolara, ja się domyślam, tak? Jak te. Z 2014 roku, przy czym ja tylko przeliczyłem oszacowanie zrobione przez Biuro Odszkodowań Wojennych w latach 1940. Dziękuję za uściślenie. Jak to się ma do wartości strat, na jakie opiewa raport Komisji Międzynarodowej Konferencji Reparacyjnej, która się odbyła w Paryżu w 1946 roku. Tam oszacowano straty rzeczowe Polski na kwotę zaledwie 17 miliardów dolarów, ówczesnych dolarów, według ówczesnej wartości dolara, co ja to przeliczyłem na wartość
wedle tego samego przelicznika, który zastosował zespół profesora Kaczyńskiego, to mi wyszło 220 miliardów dolarów według wartości dolara z 2014 roku. Więc na obecną, na rok 2014 będzie to około 300 miliardów dolarów, a więc kwota niemal trzykrotnie niższa. Bardzo bym prosił o komentarz. Tamto oszacowanie było dalece niekompletne. To była taka przymiarka grona dyplomatycznego, które miało ograniczoną wiedzę o Polsce. Dziwne byłoby tylko, gdyby polskie wyliczenia były niższe od tak pobieżnie i rozpoznawczo dokonanych. A w drugą stronę różnica nie dziwi. Ja mam takie pytanie, czy postawienie takich roszczeń do Niemiec o zwrot no, tych odszkodowań wojennych nie łączyłoby się z ryzykiem, że otworzyłoby się puszkę Pandory z roszczeniami indywidualnymi? No, u nas przynajmniej przez wiele lat nie było porządku z księgami wieczystymi na tych ziemiach zachodnich i północnych. I były przypadki, że obywatele Niemiec indywidualnie zgłaszali roszczenia co do mienia pozostawionego w Polsce. I tu jest taka kwestia, czy w Niemczech sprawa jakiegoś zadośćuczynienia za pozostawione mienie obywateli niemieckich, którzy mieszkali przed wojną na terenach obecnej Polski, czy było jakoś uregulowane? No bo jeśli tego nie było, tego uregulowania, to oni mogą jednak żądać od nas takich odszkodowań. I czy wtedy na przykład państwo niemieckie nie byłoby zainteresowane pomocą wszelkim spadkobiercom, żeby takie odszkodowanie uzyskać? I mielibyśmy sytuację taką, że dajemy roszczenie Niemcom odnośnie odszkodowań, jako odszkodowań od całego państwa, a mamy miliony pozwów od spadkobierców, którzy pozostawili mienie na terenie obecnej Polski. Czy nie wiąże to się z takim ryzykiem? Dziękuję. Autorzy tych roszczeń nie mają racji, a fakt, że wygrali, ja wiem o kilku sprawach, świadczy o słabości polskiego prawa. To nie jest takie zwracanie majątku, czy w ogóle rozpatrywanie takich roszczeń, stwierdzanie ich dopuszczalności do sądu, nie jest zapisane w traktatach, lecz jest błędnym rozumieniem obowiązujących traktatów i całkowicie po stronie polskiej, po stronie polskiego prawa oraz polityki zagranicznej leży stworzenie zapór, aby takie niesłuszne i bezprawne roszczenia nie były zgłaszane. Stefan Śluskowski. Panie doktorze, czy panowie, czy pan zastanawialiście się nad zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń? No bo to jest tak, ja mówię o zabezpieczeniu w sensie materialnym, a nie tak jak Paweł, moralnym, bo to w relacjach jest międzynarodowych nieistotne. Nie proponuję nic takiego. Byłby to zły początek negocjacji, jak też zły początek ewentualnego procesowania się przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Mimo że takie zajęcie niemieckiego mienia wykonały w ostatnich latach Włochy. W skali mikro, jak wcześniej podkreśliłem, i Włochy przegrały proces przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze, ale wciąż twierdzą, że mają rację i Trybunał Konstytucyjny włoski stwierdził, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości się myli. No, to wywołało tylko śmiech na świecie. Prawo międzynarodowe jest nadrzędne nad prawem krajowym. Dziękuję. Ja mam takie pytanie.
Anna Kister. Mam takie pytanie przy okazji z jednym sprostowaniem. W 20 roku to była Rosja bolszewicka, nie sowiecka. Ona nawet miała taką nazwę. A dokumenty 44 roku, ponieważ z tego co się orientuję, to miałeś wgląd w różne rzeczy, w dokumenty, które mnie, no, nie miałam okazji. Z narad różnych PPR i PKWN z 44 roku wynika, że sprawa zachodnich granic wcale nie była taka jasna. To znaczy generalnie ja, jeżeli mogę to zinterpretować, na co trafiłam, to po prostu był taki moment, kiedy się okazało, że jeżeli Rosjanie nic nie dołożą, to nie będzie reformy rolnej. Reforma rolna była takim kołem zamachowym. Po prostu komuniści liczyli na to, że rozkręcą nastroje społeczne, że żądanie ziemi i tak dalej zaktywizuje ludzi, głównie na wsi, bo nie było w Polsce dużych ośrodków przemysłowych. I okazało się, że na terenach, które zajęli w 1944 Polski od Bugu, po prostu na skutek przedwojennej reformy rolnej i generalnie dużego rozdrobnienia wynikającego z pewnej tradycji, zaszłości historycznych, po prostu nie ma ziemi na reformę. Hasło, że będą parcelowane na korzyść chłopa, olbrzymie majątki i oni wreszcie dostaną ziemię, bo ci ciemiężyciela tą ziemię mają, a oni nie, okazało się zupełnie nietrafione. I generalnie mam wrażenie, że decyzja o tym, że jednak granice Polski zostaną przesunięte na zachód od granicy przedwojennej, sprzed 1939 roku, była pewnym następstwem. Czy gdzieś w dokumentach dyplomatycznych pojawia się ta kwestia i czy można gdzieś tam coś znaleźć? Pośrednio. Ale najpierw o tym, że Rosja sowiecka czy bolszewicka. Przymiotnik bolszewicki nigdy nie był częścią oficjalnej nazwy państwa. Ale to partii, ale nie państwa. Co do reformy rolnej, związek jest tylko pośredni i słaby, luźny. Mianowicie dla narodu polskiego, narodu w sensie politycznym, nie etnicznym, demosu, nie o etnos tu chodzi, trzeba było przeznaczyć nowe terytoria w zamian za zabrane na wschodzie. Przy czym co do tego, kto miał prawo przenieść się na te nowe terytoria na północy i zachodzie, już stosowano oczywiście kryteria narodowościowe i etniczne, często związane z religijnymi, ale to jest zupełnie osobny problem. I jak wspomniałem wcześniej, półoficjalnie, półformalnie decyzja mocarstw zwycięskich w Europie była taka, aby Polsce dać te ziemię, aby mogła żyć i się rozwijać, przesunięto kilkaset kilometrów na mapie na zachód, ale były, ja w moim wykładzie musiałem wszystko przedstawiać bardzo skrótowo, były jeszcze dodatkowe powody. Układano tworzono nową architekturę, w tym nowy układ sił, w którym Niemcy miały być dużo słabsze niż historycznie, między innymi poprzez ich ograniczenie terytorialne. A granica niemiecko-polska, która zarówno w czasach I Rzeczypospolitej, jak i II Rzeczypospolitej była bardzo długa, kręta i niezwykle niebezpieczna, tworząc okrążenie Polski, miała być z kolei jak najkrótsza i najprostsza. I taka jest. Dodać można anegdotę interesującą, że przedstawiciele PKWN zażądali także od Stalina Berlina jako prasłowiańskiego grodu. Na co Stalin odpowiedział, to dostaniecie po III wojnie światowej. Panie doktorze, 2 miesiące temu w Brukseli został otwarty Dom Historii Europy. Czy to jest zbieżność? Profesor Nowak mówił,
że w ostatnich 200 lat dwa państwa dołączyły do Europy. To jest Polska i Grecja. Czy to jest przypadkiem nie szykowanie się jak gdyby do czegoś takiego? Dziękuję. A Grecja dołączyła do Unii Europejskiej bardzo dawno. Europy w jakimś innym sensie niż Unia? No ale to w takim razie Grecja nie musiała do niczego dołączać, ponieważ stworzyła Europę. Grecja stworzyła cywilizację zachodnią, w szczególności europejską. Samo słowo Europa jest oczywiście greckie. I stworzyła w wielkim stopniu cywilizację uniwersalną, światową, powszechną. Wkład Grecji był większy niż jakiegokolwiek innego kraju, nawet Chin. Zatem Rzym, Imperium Rzymskie było tylko przetwarzaniem greckiego dorobku, prawie tylko. Zatem to jest absurdalne twierdzenie, a związku nie widzę, ale oczywiście można by dociekać motywacje na przykład polityków, którzy mieli wpływ na tę inicjatywę. Ja takich szczegółów niestety nie znam. I na kanwie dyskusji parę informacji, o które państwo pytaliście. Pan podnosił brak aktywności po 90 roku organów państwa. Rzeczywiście precedensem była inicjatywa profesora Lecha Kaczyńskiego. Za tą inicjatywą poszły inne samorządy, o ile pamiętam, Poznań, Białystok, Łódź. Jakie były końcowe rezultaty tych prac, nie potrafię powiedzieć, ale na początku 2004 roku wokół tych spraw powstała uchwała Sejmu, która zobowiązywała rząd do podjęcia tego tematu. I wtedy właśnie, to była wiosna 2004 roku, o ile pamiętam, to był rząd SLD-owski, ministrem spraw zagranicznych był pan Cimoszewicz, premierem chyba pan Belka. I wtedy właśnie doszło do oświadczenia ministra spraw zagranicznych, że sprawa, jeśli chodzi o reparacje, jest zamknięta. Czyli były słabe sygnały. No ta uchwała Sejmu z 2004 w zasadzie była najsilniejszym takim wystąpieniem na rzecz tego, żeby wrócić, żeby zobowiązać rząd do działań w tej sprawie. Co do niebezpieczeń związanych z roszczeniami niemieckimi dla nieruchomości pozostawionych na północy i na zachodzie, no to kłania się tutaj Aleksander Kwaśniewski, ponieważ ta inicjatywa rządu profesora Buzka poza sprawami dotyczącymi między innymi Warszawy, ale reprywatyzacji, również miała na celu zamknięcie spraw związanych z księgami wieczystymi na zachodzie i na północy. No jak wiemy, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski to zawetował i później w Sejmie zabrakło większości, która by mogła odrzucić weto prezydenta Kwaśniewskiego. I stąd do dzisiaj z tym się wszystkim borykamy. Między innymi z tego powodu. Tona węgla, to co pan doktor mówił, to uzupełnię, że oczywiście to było poniżej wszelkich kosztów, mianowicie cena jednej tony węgla wynosiła $1.22. Także tak. Co do wyliczeń Biura Odbudowy, odszkodowań, Biura Odszkodowań Wojennych i Biura Odbudowy Stolicy, to rzeczywiście chyba są wiarygodne liczby, bo muszę przyznać, że byli urzędnicy w tamtych czasach, 46, 47 rok, którzy chyba rzetelnie traktowali te sprawy. Między innymi zetknąłem się z pismami do Bieruta typu prosimy o interwencję w Moskwie, ponieważ mamy brać, bo nasze odszkodowania miały wynosić 15% od wartości odszkodowań pozyskiwanych przez Związek Radziecki. Później to zostało zmniejszone na 7,5%, zdaje się, że realnie wzięliśmy 3%. Ale w każdym razie były pisma, które zwracały się, prosimy o interwencję u ambasadora Rosji, Związku Radzieckiego, czy interwencję w Moskwie, bo towarzysze radzieccy nie mówią nam, ile jest 100%. My nie wiemy, czy my bierzemy 15%, czy nie. Czyli ludzie mieli na tyle odwagę cywilną i na tyle byli zaangażowani,
że takie pisma słali do najwyższych czynników partyjnych. Dodam jeszcze taką informację, że my oszacowaliśmy straty materialne Warszawy na około 55 miliardów dolarów amerykańskich według kursu z roku 2004. Także taka wielkość figuruje w tym albumie. Jeszcze jest ważna sprawa właśnie, kto może występować z tymi roszczeniami. Pan doktor powiedział, że państwo, ale jest drobny, taki cienki, że tak powiem, cienka taka granica, bo na przykład w Warszawie 90% nieruchomości to była własność prywatna. Ja nawet pisałem do pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby nie stwarzać przeświadczenia, taką notatkę, żeby nie stwarzać przeświadczenia, że my nie widzimy faktu, że samorząd gmina Warszawa przed wojną miała raptem 4% w Warszawie. Skarb państwa tam jakieś drugie 2-3%, a 90% to były nieruchomości osób prywatnych. I były telefony ludzi, którzy z lekkim protestem do mnie telefonowali, mówili tak, jak to, wy chcecie znowu odszkodowania brać za moją zburzoną kamienicę? Rozważajcie, bierzcie to pod uwagę. Więc z jednej strony są uwarunkowania prawne, a z drugiej strony takie głosy też występowały. Dodam jeszcze, że z tymi odszkodowaniami, przecież znamy przypadek w latach 60. Republika Federalna Niemiec wypłaciła, o ile pamiętam, kilkaset milionów marek państwu polskiemu. I miały to być pieniądze dla ludzi poszkodowanych w czasie okupacji. No ale rząd polski oczywiście odpowiedział, że to rząd polski już płaci tym ludziom renty, pobyty w szpitalu itp. itd. I w związku z tym te pieniądze nigdy oczywiście do ludzi nie trafiły, tylko zasiliły kasę państwową. A tu jeszcze jedna rzecz polemiczna w stosunku do pana, ale puenta jest ta sama, bo pan mówi, że nie było dokumentu ONZ. Ja przypuszczam, że był dokument ONZ, tylko że on wcale nie stanowił zrzeczenia się, tylko na odwrót, stanowił potwierdzenie roszczeń Polski odnośnie odszkodowań i został usunięty z bazy ONZ-u, ktoś wziął i go wykradł. I w efekcie rzeczywiście na dzisiaj go nie ma. Dziękuję. Dziękuję, odpowiem. Nie sądzę, żeby PRL raz zadziałała sprzecznie z całą swoją wcześniejszą i późniejszą polityką. Nie ma najmniejszych powodów, żeby tak sądzić. A dokumenty w ONZ nie znikają. Nie było w historii tej organizacji ani jednego przypadku, aby dokument zniknął. Dokumenty są tam przyjmowane, przechowywane, opisywane przez międzynarodowy personel z wszystkich państw członkowskich. Stawka jest niezwykle wysoka. Rada Bezpieczeństwa zajmuje się sprawami wojny i pokoju. Uważam za niemożliwe, aby istniał jakiś dokument, który zniknął. Dokumentu o zrzeczeniu się po prostu nigdy nie było. Można przypuszczać, że jakaś część władz PRL chciała taki dokument zarejestrować i uległ on jakiejś blokadzie wewnątrz aparatu władzy. Ktoś zbojkotował, dokonał sabotażu na przykład, kierując się sprzeciwem etycznym. Być może, ale to są czyste spekulacje, ponieważ jak dotąd nie zbadano tego i byłoby to niezwykle trudne po tak wielu latach, choć jeszcze nie niemożliwe, na szczęście. Ale proszę, ta sygnatura istnieje i pod nią nie ma żadnego innego dokumentu. To ktoś nadał sygnaturze, w takim razie nadał sygnaturę dokumentowi, który nie wpłynął. Myślę, że to jest sygnatura zmyślona przez władze PRL, które to zmyślenie podtrzymywała kolejne rządy, a w szczególności
biurokracja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Opcja niemiecka. Jeszcze o tym, komu się należą odszkodowania, jest czym innym to, kto może o nie wystąpić skutecznie, to znaczy w drodze dyplomatycznej lub w drodze sądowej przed tym sądem najwyższym świata, jakim jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Może to zrobić tylko państwo polskie, a konkretnie rząd z udziałem prezydenta. Nie parlament, nie Sejm z Senatem, nie żadne inne ciała rządowe, ciała parlamentarne, mieszane, jawne, widne, lecz tylko rząd, władza wykonawcza i może to zrobić, musiałaby do tego być decyzja Rady Ministrów, to już nie prawo międzynarodowe jedynie, lecz częściowo polskie prawo reguluje. W imieniu rządu mógłby zaś i zarazem państwa polskiego, rząd reprezentowałby państwo polskie, mógłby pisma podpisywać, negocjacje prowadzić, pozwy składać. Prezydent, premier lub minister spraw zagranicznych lub upełnomocniona osoba. Dowolna, mająca pełnomocnictwo rządu. Czym? Słucham? Również w odniesieniu do prywatnej własności, dlatego że obowiązkiem państwa jest dbanie o interesy, w tym bezpieczeństwo i majątek jego obywateli. I nie tylko obywateli zresztą, do pewnego stopnia także cudzoziemców, ale mniejsza o to w tej chwili. I na dodatek Polska zobowiązała się, i to jest istniejące i wiążące zobowiązanie w traktacie o podstawach dobrosąsiedzkich stosunków, już w uproszczeniu mówię, że nie będzie wspomagać roszczeń obywateli polskich przed niemieckimi sądami, roszczeń o odszkodowania za II wojnę światową. Wygrać przed niemieckim sądem byłoby i tak trudno, a samo wniesienie pozwu przekracza możliwości większości obywateli. Same koszty na przykład wynajęcia niemieckiej kancelarii prawnej i tak dalej. Ale no, zamożniejsi na przykład, a zwłaszcza osoby prawne, przedsiębiorstwa między innymi, czy uczelnie mające wydziały prawa i tak dalej, mogłyby przed niemieckimi sądami pozwy składać, to byłoby w ich w granicach ich możliwości, z niewielką, ale znów nie użyję słowa nikłą, szansą wygrania, przynajmniej częściowego, ale Polska zobowiązała się, że takich pozwów nie będzie właśnie wspierać w traktacie z 1990 roku. Traktacie dwustronnym, niegranicznym, lecz o całości dobrosąsiedzkich stosunków. Ale Polska się nie zobowiązała, że państwo polskie nie wystąpi do sądu międzynarodowego z roszczeniami o reparacje wojenne. Aha, i zmierzałem jeszcze do tego, żeby powiedzieć, jaki byłby ostateczny adresat, ostateczny beneficjent odszkodowań w przypadku mienia prywatnego czy mienia osób prawnych nie będących organami władzy publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego na przykład. Państwo polskie powinno uzyskać te odszkodowania, ale nie dla siebie, lecz właśnie po odliczeniu części należnej za funkcjonowanie władzy publicznej, potrzebnej na różne cele skutecznej polityki zagranicznej i skutecznego procesowania się, ta reszta powinna trafić do osób poszkodowanych lub ich rodzin czy innych osób, które przejmują ich następców prawnych, znów mówiąc w uproszczeniu. Ryszard Lubliński. Dobra. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że w przypadku roszczeń wojennych występuje prymat siły nad prawem. O tym świadczy chociażby sposób funkcjonowania Banku Rozliczeń Międzynarodowych, który został stworzony do uzyskania reparacji z pierwszej wojny światowej. I sytuacja, w której Niemcy, jak tylko stały się mocniejsze, od razu uzyskały zawieszenie tych spłat w ramach Banku Rozliczeń Międzynarodowych.
W związku z tym wydaje się, że decydujące jest stanowisko no, mocarstw po prostu. Czy jesteśmy w stanie uzyskać przychylność chociażby rządu Stanów Zjednoczonych w tej kwestii? Drugie pytanie. Mamy roszczenia pojawiające się w przestrzeni publicznej organizacji żydowskich na poziomie chyba 65 miliardów dolarów. Mówiąc o, właśnie nawiązując i do skuteczności, i do tego, co pan powiedział odnośnie szukania koalicji, bo sami nie jesteśmy tutaj w stanie chyba tej skuteczności wypracować. Czy jesteśmy w stanie taką koalicję zbudować w szerszym wymiarze? Na przykład chociażby w jakiś sposób próbując zrekompensować te 65 miliardów, uzyskać poparcie organizacji żydowskich i również państwa Izrael. I pytanie, czy w ramach reparacji niemieckich, czy odszkodowań niemieckich w stosunku do państwa Izrael w tych 75 miliardach były również odszkodowania za obywateli polskich? Bardzo ważne pytanie. Tak, były, ale Polska nie brała w tym udziału i dopóki Niemcy nie udowodniłyby, że część roszczeń polskich już pokryły inaczej, Polska powinna występować o odszkodowania za wszystkich swoich obywateli z lat 1939-45 lub ich rodzin czy innych następców, nie różnicując oczywiście. A wśród tych 5,6 miliona obywateli polskich, Polaków w sensie narodu politycznego, o których mówiłem, zabitych, to nie licząc innego rodzaju strat ludzkich, zabitych przez III Rzeszę podczas II wojny światowej, około 3 miliony to byli Polacy pochodzenia żydowskiego. Co do sojuszu polsko-żydowskiego czy polsko-izraelskiego w tej sprawie, to jest oczywiście słuszna idea. I mam powody sądzić, że miałaby szansę sukcesu. Co do poparcia Stanów Zjednoczonych, tu jest mniej materiału, żeby oceniać, ale ogólnie biorąc, Amerykanie są zwolennikami płacenia za szkody. To w dużym stopniu za sprawą Stanów Zjednoczonych Irak został przez Radę Bezpieczeństwa zmuszony do wypłacenia gigantycznych odszkodowani, to mimo, że już dawno nie ma Saddama Husseina, że są nieustające wojny, że trudno wojnę od pokoju oddzielić, że rząd i parlament iracki i kolektywny, rotacyjna prezydentura mają władzę tylko realną, tylko nad częścią kraju i tak dalej. Znów wszystko to mówię w dużym uproszczeniu i niedokładnie, ale nawet w stanie takiego chaosu i już uwolnienia się od nawet cienia tego dawnego reżimu, który był bezpośrednio winny wojny, Irak płaci i Stany Zjednoczone na to nalegają. Gdy Grecja pracowała nad swoim obliczeniem możliwych roszczeń, gdy robił to robiła to ta nadzwyczajna komisja parlamentarna skupiająca wszystkie partie od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy, to Grecja otrzymała pomoc dokumentacyjną od Stanów Zjednoczonych. W Grecji to jest dla nas sprawa. Otóż Niemcy, III Rzesza miała to do siebie, że bardzo starannie dokumentowała między innymi zniszczenia i grabieże swoje własne. I ogromna dokumentacja tego rodzaju z dokonań III Rzeszy w Grecji została w 1945 roku zdobyta i przez Amerykanów i wywieziona do Stanów Zjednoczonych. Departament Obrony, Pentagon udostępnił kopię i zapewnił wgląd w oryginały władzom greckim. To jest pomoc, choć jeszcze daleka od poparcia dyplomatycznego na przykład. Wiesław Abraham, bardzo się cieszę, że pan z taką determinacją mówi o tych rzeczach i cieszę się również, że niedawno, chyba miesiąc temu,
pan prezes Jarosław Kaczyński też na ten temat mówił, mówiąc o relacjach polsko-niemieckich. Natomiast ja chciałem jeszcze podnieść jeden argument, może właściwie nie wnoszący ilościowo do tej naszej dyskusji sporo, natomiast jakościowo. Proszę wierzyć, że to, co robili Niemcy, nie naziści, nie hitlerowcy, tylko Niemcy, musimy się trzymać tego jak rzep psiego ogona, to oni stosowali eksterminację narodu. Tam ginęły elity. Myślę, że UJ też powinien się o swoich profesorów upomnieć, skoro mają taki dobry wydział prawa, kwestionujący również talenty pana naszego prezydenta, to niech się upomną i wykażą, co potrafią w procesach z Niemcami. Przecież tam zginęło wielu znakomitych profesorów. Proszę mi teraz jeszcze wierzyć, że niedawno taka płyta się ukazała, gdzie są niemieckie dokumenty pokazujące, jak Warszawa była niszczona. To nie były normalne działania wojenne, gdzie niszczy się jeden budynek, drugi. Tam 95% Warszawy uległo zniszczeniu. I jeszcze obalimy przy okazji parę kłamstw, oszczerstw. Mówi się, że to powstanie warszawskie doprowadziło do tego, że Warszawa legła w gruzach. Nie, ona już w 85% była zniszczona przed powstaniem. Powstanie dołożyło tylko to, że Niemcy nie zdążyli wysadzić wielu budynków, bo byli zajęci tłumieniem powstania warszawskiego. W związku z tym to nieprawda, bo dzięki powstaniu chyba nawet ocalało więcej, niż miałoby ulec zniszczeniu. No i polecam właśnie może taką płytę, która pokazuje, jak Warszawa była niszczona, żeby ją rozesłać do prominentnych polityków europejskich, żeby czarno na białym zobaczyli, bo to jest naprawdę świetny dokument. No i to byłoby chyba na tyle, że nie tylko ilość, ale jakość się liczy. Dziękuję. Dziękuję. Gdy mówię lub piszę Niemcy, mam na myśli państwo niemieckie. Akurat w języku polskim to może być jednocześnie liczba mnoga od Niemiec, ale chodzi o państwo, a III Rzeszy Niemieckiej sukcesorem jest Republika Federalna Niemiec. Jeśli chodzi o powstanie, to tu jest lepszy ekspert w spraw warszawskich, ale według mojej wiedzy bardzo duża część grabienia i burzenia Warszawy miała miejsce po powstaniu. Nie tylko burzenia, palenia i innego rodzaju zniszczeń, ale także kradzieży. I to jest w raportach warszawskich w tych dwóch częściach bardzo dobrze opisane, między innymi o całych pociągach, dziesiątkach i setkach pociągów wywożących rozmaity majątek, najróżniejszy, na przykład wagony tramwajowe. No, wszystko, co sobie tylko można wyobrazić, z Warszawy III Rzesza wywoziła i nigdy nie zwróciła. I jeszcze mam pytanie, to nie tylko do panów, ale i do mojej szanownej kuzynki, jeżeli chodzi o dzieła sztuki. Otóż, jak zabezpieczyć się przed takim wykrętem niemieckim, który może polegać na tym, że oni mogą powiedzieć, że myśmy wprawdzie troszkę z Polski wywieźli, ale nam to Sowieci zabrali. No bo Amerykanie, przecież w Ameryce znaleziono wiele polskich dzieł sztuki, które Amerykanie wzięli od Niemców. I teraz dlaczego o to pytam? Otóż świętej pamięci Leonard Mokicz to był dekorator wnętrz i scenograf, zmarły już wiele lat temu. W latach 70. miałem przyjemność robić z nim film Antyki. I on mi powiedział, że złoty pociąg to on widział na własne oczy na Dolnym Śląsku, ponieważ był specem od dzieł sztuki, zajrzał tam w parę szparek i powiedział, że tam było no, ogromne bogactwo. Zwrócił się do naszej, nie wiem tylko czy bezpieki, czy tam wojskowych, a oni powiedzieli, że
Nie, to trzeba z towarzyszami radzieckimi uzgodnić. I towarzysze radzieccy ten złoty pociąg wywieźli, okazuje się, a tam kopią, szukają, a to on dawno w Rosji jest. Więc czy jest szansa, żeby jakoś po nitce do kłębka dojść? Bo może być wiele tych dzieł sztuki właśnie, które Sowieci Niemcom zabrali, a to nasze. A oni uważają, że to trafiejne jest po Niemcach. No. Niestety nic nie wiem o złotym pociągu, a fakt, że medialne informacje o nim się pojawiają zawsze latem, czyni go trochę podobnym do potwora z Loch Ness. Ale kto wie? Ja nic nie wiem. Może inni wiedzą. Ale to wykrętów ze strony Niemców możemy się spodziewać. A jeśli chodzi o dzieła sztuki, bez związku ze złotym pociągiem, który być może istnieje, być może nie istnieje, a może istnieje ich wiele. Otóż Niemcy nie mają prawa do odszkodowań, bo były agresorem. Były, nie byli, mówię o państwie niemieckim. I przegrały wojnę. Wojny trzeba wygrywać. Dziękuję. Serdecznie dziękuję naszym drogim gościom, panu doktorowi Grzegorzowi Kostrzewie Zorbasowi i panu magistrowi inżynierowi Józefowi Menesowi. Dziękuję serdecznie.